Cześć, tu Gosia, witam Was serdecznie na moim kanale Anatomia Jogi. Dzisiaj poruszam temat propriocepcji, czyli czucia głębokiego. I jak to zwykle na moim kanale, na pewno nie będzie sucha teoria, ale muszę Wam przede wszystkim powiedzieć, czym jest ta propriocepcja. Tak jak wspomniałam, jest to czucie głębokie, czyli ta zdolność, którą mamy i wiemy, że nasze ręce są ułożone akurat w takim ułożeniu, na przykład mocniej teraz dociążam prawą nogę niż lewą. Wszystkie te uczucia, które płyną z głębi naszego ciała do naszego mózgu. I to jest właśnie czucie wewnętrzne, ta propriocepcja. Te wszystkie sygnały, bodźce idą z takich receptorów, które są umieszczone w naszych mięśniach, ścięgnach, stawach. Ale jeżeli powstanie jakaś kontuzja, na przykład skręcicie kostkę, to ta kontuzja powoduje pogłębienie zaburzeń czucia wewnętrznego. Czyli jeżeli idziesz po schodach i nie do końca czujesz, czy dobrze stawiasz stopę, może to spowodować kolejną kontuzję. I nie wiem, czy widzicie, ale tu jest właśnie to koło zamknięte, koło, błędne koło tego, co może się dziać. Czyli kontuzja osłabia czucie wewnętrzne. Teraz osłabione czucie wewnętrzne może powodować kolejne kontuzje. Oczywiście może być też sytuacja odwrotna, coś się dzieje z Waszym układem nerwowym, który szaleje i właśnie to brak odczuwania ciała w przestrzeni może spowodować kontuzję. Nie zmienia to faktu, że jedno jest zależne od drugiego. I nie wiem, czy wiecie, ale na praktyce jogi cudownie ćwiczymy z propriocepcją, czyli z tym czuciem głębokim. Praktycznie w każdej asanie staramy się skupiać na tym, jak ułożone jest nasze ciało w przestrzeni. I nie wiem, czy kojarzycie, ale w samej tadasanie stojąc mamy na początku ćwiczenie propriocepcji i zaraz Wam to ćwiczenie pokażę. Chciałabym też jeszcze wspomnieć, zanim przejdę do ćwiczeń propriocepcji, żeby Wam to uświadomić, jak bardzo na jodze z tym pracujemy, wspomnieć o przeprostach, bo jeżeli macie przeprosty, ale to takie już konkretne przeprosty, powyżej 7 stopni, to macie obniżone czucie zestawów kolanowych, co może powodować, że osoby, które mają przeprosty w kolanach, mogą być jeszcze bardziej podatne na kontuzję kolan. To taka dygresja, ale bardzo, bardzo ważna. Ja dużo mówię o przeprostach i w stawach kolanowych, i łokciowych, i jeden z filmów o przeprostach w stawach kolanowych Wam tutaj podlinkuję. No a teraz chciałabym Wam pokazać właśnie, jak na jodze ćwiczymy propriocepcję. Pierwszym z takich ćwiczeń będzie Tadasana, czyli pozycja góry, pierwsza z pozycji, którą uczy się osoby początkujące, czyli stajesz ze złączonymi stopami, łagodnie pięty, ustaw szerzej niż palce, miej szeroko rozpostarte palce stóp, wydłuż kręgosłup, ściągnij łagodnie kość krzyżową w dół, zwłaszcza jeśli masz pogłębioną lordozę, unieś mostek, brodę troszkę cofnij, i zwróćcie uwagę, że teraz, kiedy zamkniemy oczy, zaczynamy nic innego, jak właśnie ćwiczenie propriocepcji, czyli czucia głębokiego. I kiedy zamkniesz oczy, poczuj, jak zaczynasz balansować na stopach. To, co teraz się dzieje, to dochodzą do Twojego mózgu informacje o tym, jak przenosisz ciężar ciała. I możesz to świadomie zrobić, przenieść ciężar ciała bardziej na palce, bardziej napięty. Skąd wiesz, że Twoje ciało jest bardziej obciążone z przodu i ciężar ciała jest na palcach? Właśnie z czucia głębokiego. Teraz postaraj się wyrównać to obciążenie między palcami i piętami. Dociąż bardziej prawą nogę. Dociąż bardziej lewą nogę. Teraz postaraj się wyrównać obciążenie między prawą i lewą nogą, między palcami i piętami. I otwórz oczy. No i to było pierwsze ćwiczenie. Chcecie dalej? Kolejne, które może być rozwinięcie poprzedniego, to kiedy już zamkniecie oczy i będziecie w tadasanie, to jest przeniesienie ciężaru ciała na jedną z nóg i podniesienie drugiej nogi do góry. Tutaj, jeżeli masz problemy już z uczuciem propriocepcji, zaburzeniami czucia głębokiego, to ćwiczenie może być już dla Ciebie sporym wyzwaniem. Więc spróbujcie zrobić również to. Zamknijcie oczy, przenieście ciężar ciała na jedną z nóg i podnieście drugą nogę do góry. Zwróćcie teraz uwagę, że o wiele bardziej pracuję nogą, na której stoję. Nie wiem, czy to dobrze widać na kamerze, ale ja to czuję. I czuję to i w kostce, i w kolanie. To znowu przykład na to, że pracuję z czuciem głębokim.
A tak na dobrą sprawę to proponuję Wam zrobić kiedyś praktykę jogi z zamkniętymi oczami. Oczywiście to jest ciężkie cały czas zamykać oczy, więc możecie sobie zawiązać czymś oczy albo założyć takie opaski na oczy. To również świetnie będzie pobudzało czucie głębokie. Oczywiście można też tutaj znaleźć zupełnie inny jakby aspekt dodatkowy, to znaczy nic nas nie rozprasza, bo nie mamy innych bodźców z zewnątrz, które gdzieś tam mogłyby nas wybijać z praktyki. No ale praktyka z zamkniętymi oczami, z zasłoniętymi oczami to nic innego jak właśnie pobudzanie czucia głębokiego. Mam nadzieję, że ten film był dla Was czymś nowym, że znowu Was czymś zaskoczyłam. Ćwiczcie czucie głębokie, spróbujcie czasem wejść do asany i na 3-4 oddechy przymknąć oczy. I to przymykajcie oczy w tych asanach balansowych, kiedy jesteście na jednej nodze, albo na przykład, kiedy wykonujecie pozycje stojące, bo jednak one jakby wymagają najbardziej tego czucia głębokiego. Dziękuję Wam bardzo już za to spotkanie. Odwiedźcie koniecznie moją stronę anatomiajogi.pl. Tam znajdziecie info o wszystkich moich warsztatach. Również znajdziecie pierwsze posty, które pojawiły się na moim blogu. Zajrzyjcie też na mój Instagram, na mojego Facebooka. Jeżeli macie tylko ochotę, to oczywiście zapraszam. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnych filmach. Pa, pa!